Hej, siemaneczku, to Pajter, no i w tym wideo chciałem wam pokazać krótki poradnik, jak zmarnować mączkę kostną, a mianowicie taki poradnik, którym będę robił małą farmę kokobinsów, powiedzmy, że półautomatyczną. I jak ją się robi, zobaczycie właśnie teraz, tak, na szybkiego. Tylko jak już widzę, zapomniałem wziąć z sobą torcza, bo po torcze chciałem mieć dwa. O, robicie tak, kładziecie jeden blok. Potem na te czerwone pochodnie kładziecie tutaj dispensery, jeden w tą, drugi w tą. Tutaj z tyłu kładziecie jeden redstone i zobaczcie, zaczyna wam tutaj już działać, nie? Tutaj położycie dźwignię. Teraz opierając właśnie o tą dźwignię, kładźcie tutaj blok dżunglowy, no i tutaj położycie piston. Tylko czekajcie, teraz muszę teraz jakoś tutaj wejść. O, zobaczcie, to już jak widzicie, maszyna działa, ale można ją tutaj właśnie wyłączyć, nie? Teraz do tych dispenserów umieścicie tyle mączki, ile macie. Ja to oczywiście zapełnię całą. No i dlatego też gram na tym. No! Nie na kreatywie. Żeby pokazać wam, jak ta mączka tutaj rośnie. Patrzcie. Tylko trzeba znaleźć jeszcze właściwą pozycję, zanim tutaj to wszystko urośnie. O! Nawet można skakać na pistonie, ej! I nawet szybko rośnie. Ciekawe, czy tutaj? O, tutaj lepiej. Stąd będzie lepiej, zobaczcie. Tylko jeszcze lepiej... Wow, już 57 sztuk mam. Tylko jeszcze coś zobaczę. Żeby ona mi tak nie wypadała bez sensu. Ciekawe, jak postawię tutaj i tutaj blok, to wtedy będzie leciała pewnie bezpośrednio mi do EQ. O, tak jest lepiej. Jak widzicie, taki krótki mechanizm, jak zmarnować mączkę kostną. Mam nadzieję, że wam się to podobało i do zobaczenia.